Cześć, to Marek. Czy ty też czujesz podniecenie? Nowy start? Nowa... No jakoś to jeszcze nie. Ale nowy start? Czujesz to? Mecz z Mołdawią to będzie to, na co czekamy. Obiecuję ci to. Dlatego na ciebie special offer. Zarejestruj się z kodem Mareczek. Wpłać dokładnie 25 zł. Postaw kupon na taką samą stawkę, uwzględniając dowolnie zdarzenie na mecz Polska-Mołdawia. Jeśli Piotr Zieliński wykona prostopadłe podanie, otrzymujesz freebet o wartości 200 zł i grasz nim jak chcesz. A Piotrek potrafi podać. Oj, potrafi. Gorzej z przyjęciem u Milika. Szczegóły w linku w opisie. Cioła jak Mareczek. Normalnie super, chłopaki! Dobrze, znów cieszę się ze zwycięstwa. Probierz! Ha! Probierz zwycięski! Probierz najlepszy! On tak będzie zawsze? Daj mu się cieszyć, w Krakowie miał deficyt. Probierz musiał przyjść do reprezentacji, by wreszcie wygrać debiucie! No kurna, brawo! Engel? Śmiech! Ben Hacker? Na truskawki! Smuda? Gówno! Nawałka? Amatorka! Sousa? Heh! Pośmiewisko! Tylko probierz! Taktyka. Tak, probierz i jego diament. Diament probierza. No, na razie to taki raczej kryształek. Cyrkonio. Bursztynek. Kurda, normalnie opal. Pierdolenie. Probierz top. Reszta to słabe. Patryk, co tam? No, mogło być lepiej zawsze. Dobrze było. Dobrze zagrałeś. Peda. Peda top. Torpeda. Popedałował dzisiaj w obronie. Peda z plusem. Maty? Yes, boss. Średnio. Zota zanacji. Kasz kadrze, to chyba po denominacji jest. What is denominacja? To jakbyś wymienił funta na jedną złotówkę. Is it bad? No jakieś 5 razy gorzej. Ja jestem Polish kafu. Chyba kurna normalnie kafe. What? Ty zwykła inka jesteś. Plujka! A gdzie prezes? Chyba jeszcze na stadionie. Mam! Mam! Panie prezesie! Co to jest? No to co pan prezes prosił? Marek, co ty mi za gówno to przyniosłeś? No farelkę. Farerkę. Co? Farerkę. Miałeś przynieść jakąś farerkę. A. No ale zostaw. To też rozgrzeje. No nareszcie, kadra otwarta. Można kręcić filmy. Chłopaki się cieszą. Chodzą po korytarzach. Albo trenują. Albo grają w pingla. Albo chodzą po korytarzach. Albo trenują. Albo grają w pingla. Albo chodzą... No hej, super vlog. Peda. Tak, Patryk. Peda. No, Patryk. Dobry mecz. Peda. A dzięki, fajnie było. Ty też fajne vlogi robisz. Super atmosfera jest. To cześć, idę pochodzić po korytarzach. Peda, super vlog. Dzień dobry, proszę bardzo. Pan selekcjoner i Piotrek są do państwa dyspozycji. Proszę, pan Samuel. Dzień dobry, Samuel Szczygielski, meczyki.pl. Pytanie do Piotra Zielińskiego. Jako najlepszy dziennikarz na portalu i prawdopodobnie najlepszy w Polsce, chciałbym zapytać o to, czy zawodnicy odczuwają już różnicę na zgrupowaniach w porównaniu z poprzednim selekcjonerem. Jest trochę luźniej, w sensie zabawniej. Nie, luźniej jest, bo nie ma lewego i jego ego. Jest więcej miejsca. Zabawniej też jest. Tak? Probierz rozwesela. Czym? Fraszkami, kurwa. Samuel chce fraszką? No, słuchamy. Fraszka się nazywa. Fraszka na Samuela. Kiedy jesteś na diecie, a masz chcicę na hamburgera, jedyna szansa, by nie żreć, to spojrzeć na Samuela. Ja tylko dopowiem, że nie chcemy już wracać do tego, co działo się na poprzednich zgrupowaniach. Myślimy o przyszłości, zostaliśmy oszukani. Oszukani? Jak? Metodą na wnuczka. Jak to? Przyszedł dziadek i nas wyjebał z kasy. A wnuczek? No my jak ten wnuczek, stali i się patrzyli. No ale nie ma co wracać. Probierz ma jeszcze jedną fraszkę. Od Lizbony aż do Zgierza.
Nie ma lepszego od polskiego probierza. No i tyle. Panowie, ja tylko na chwilę. Słowo na niedzielę. Tak jest. Ja nie jestem przesądny, ale jak jechałem tu do was dziś, to przez drogę akurat przechodził mi jakiś czarny sierściuch. Mowa o kocie oczywiście. I pomyślałem sobie o was. I co? Rozjechałem, mruczusia. Co? Ja nie mogę pozwolić, by wam przytrafił się jakiś pech do końca tych eliminacji. Nam? Ja to wy... Wy to wy. Albania pomogła. Ważne byście teraz wy pomogli sobie samym. No, to tyle. Proszę, pan selekcjoner. Spokojnie, oni już wiedzą co robić. To są żołnierze probierza. No, no, zobaczymy jak wróci lewy, czy będziesz mu laczki całował. Panowie, Mołdawia. Czy nadal można ich zlekceważyć? Oczywiście, tylko po co? Gramy u siebie, na narodowym. Kurna, normalnie to tu Sebek bramkę Niemcom. Ta, znamy tą historię. No kurna, jak nie jak tak. Panowie, taktyka jest prosta. Piłka idzie do ziela, Slisz w akcie zemsty uderza przeciwnika w plecy i dostaje żółtą kartkę. To umiem. Frankowski z Szymańskim kręcą się w miejscu i próbują strzelać lub podać do napastnika. A ja strzelam. W co? Milik w kadrze strzela raz na rok, od kilku lat. No nie, w 2022 nic nie strzelił. Także jak mówiłem, strzelają lub podają do prawdziwego napastnika. Gol! Proste. A jak się ta taktyka nazywa? Gol! Proste. Proste. Panowie, znacie probierza. Probierz wymieni kolejne pół składu, jak zobaczy, że ktoś mu zaspa na boisku. Dobrze mówisz. Uwaga, kapitan dzwoni. Ale jak? No ten podobno z osobowością. Chcę wam coś przekazać. Hola koledzy. Są tu tacy jeszcze? Tu Robert, głos prawcify kapitan. Jesteśmy se własnymi, orgullo, nie mogę pomóc. Eli tak pomimo las miłonosci, brakuje jej osobowości, daje się radę. Brafo i, ada, najważniejsze, jak se gracie, tu ja już nie uradzam, dlatego, powodzenia, por la victoria. Po zwycięstwo! Żołnierze probierza do boju! Jak nie wygramy, to on już nie przyjedzie? Tak powiedział. Kurda, normalnie kuszące.